Mistrz Polski Raków Częstochowa przyjechał do Gliwic na mecz z Piastem. To czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Przez pierwsze dwa kwadranse na boisku niewiele się działo, ale końcówka pierwszej połowy należała do Grzegorza Tomasiewicza. To on stwarzał największe zagrożenie pod bramką Wladana Kowaczewicza, na przykład takimi strzałami z dystansu. Dobre uderzenie pomocnika Piasta, no i też świetna interwencja golkipera Rakowa. To pierwsza, ale nie ostatnia w tym meczu próba z dystansu Grzegorza Tomasiewicza. W 38 minucie próbuje z nieco bliższej odległości i znów zatrudniony do pracy Wladan Kowaczewicz. Do przerwy 0-0. Co ciekawe, Raków w pierwszej połowie nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę Franciszka Placha. Ale w tej sytuacji Jorge Felix przewracany jest w polu karnym przez Adnana Kowaczewicza. No i Tomasz musiał po analizie VAR dyktuje rzut karny dla gospodarzy. Patryk Dziczek pewnie jedenastkę zamienia na gola. Zmylił Kowaczewicza, idealnie wykonany rzut karny. To zresztą drugi gol z karnego Patryka Dziczka w tym sezonie. Piast prowadzi z Rakowem 1-0. A to już Fabian Piasecki odegrał piłkę do Władysława Koczergina i mamy remis. Akcja dwóch rezerwowych, bo zarówno Piasecki, jak i Koczergin pojawili się na murawie w drugiej połowie. No i Ukrainiec doprowadza do wyniku 1-1. Rezultat przez kolejne minuty się nie zmienia, ale na murawie w 94 minucie pojawia się Gabriel Kirejczyk. Jest o tyle ważne, że to ten piłkarz kieruje piłkę do siatki w doliczonym czasie gry. Futbolówka jeszcze odbija się od Zorana Arsenicza, ale to dla Gliwiczan jest najmniej ważne. Gospodarze prowadzą 2-1 w końcówce na 3-1. Może podwyższyć jeszcze Patryk Dziczek, ale tym razem Kowaczewicz doskonale interweniuje i wynik się już nie zmienia. Piast Gliwice wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie. Raków ponosi pierwszą porażkę. Piast Gliwice pokonuje mistrzów Polski Raków Częstochowa 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.